Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana. Polska agencja prasowa doniosła, że kandydatem na stanowisko kierownika Muzeum Polskiej Piosenki jest o polskiej muzyki Jarosław Wasik. To jest poważna kandydatura? Nie no, jak pan Jarosław, oczywiście też z człowiekiem poważnym, także poważna kandydatura. Natomiast zastanawiamy się w ogóle nad obsadą tego stanowiska. Co prawda nastąpi to w sposób formalny i oficjalny, czyli jak gdyby na pełny wymiar czasu pracy z końcem roku lub też początkiem przyszłego. Natomiast szkoda by było, żeby czas do opolskiego 50. festiwalu byłby bez takiej osoby pozbawiona. Muzeum pozbawione takiej osoby i myślimy o tym, żeby kogoś wcześniej zaangażować w tę pracę. A czemu ten termin jest taki późny? Procedury konkursowe? Tak, to są w ogóle procedury związane z połączeniem tych dwóch jednostek, czyli Narodowe Centrum Polskiej Piosenki wchłania Muzeum Polskiej Piosenki i na to potrzebujemy dziś około pół roku czasu. A dlaczego taka decyzja? To wolicie, żeby to była wspólna instytucja? Tak, bo jeżeli te dwie instytucje byłyby w jednym budynku, bo będą w jednym budynku, myślę, że zasadne byłoby ze względów nawet ekonomicznych, ale i organizacyjnych, aby jedna osoba sprawowała nad tym nadzór, a po prostu osoby związane z poszczególnymi tematami, czyli Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Wydział Imprez, jak i Muzeum Polskiej Piosenki miały swoich kierowników. Mam takie wrażenie, że to wam troszkę też upraszcza sytuację, bo pewnie nie będzie potrzebny ktoś z wykształceniem muzealnym, jeśli to będzie placówka podległa NCPP-owi. No tak, no na pewno wiedzę taką pracownicy będą musieli posiadać, ponieważ te muzeum będzie muzeum. Natomiast ja myślę, że osoba, która będzie bezpośrednio odpowiedzialna za zorganizowanie tego muzeum, to powinna być osoba, która przede wszystkim kocha muzykę, zna się na muzyce, wiele wie o muzyce, jest ze środowiska muzycznego, bo to są ważne rzeczy. To pełna nominacja na koniec roku, a ten wcześniejszy termin, kiedy ktoś realnie wejdzie do muzeum i zacznie organizować wystawę? Znaczy tak, no w tej chwili cały czas trwają prace. To nie jest tak, że muzeum w tej chwili czeka na jedną osobę, która miałaby zbawić muzeum, ponieważ pan dyrektor Poliwoda na pełnym etacie jest dyrektorem Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, w 1/10 dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki, ale tam zostali pracownicy merytoryczni, którzy cały czas pracują nad tym, aby ta wystawa została uruchomiona na 50. jubileusz Festiwalu Polskiego. I co pokażemy na ten jubileuszowy festiwal? No to tego nie będziemy mówić, co pokażemy, ale ciekawe rzeczy. Jedno jest pewne, że nie będzie wystawy stałej. Po prostu pokażemy wystawę czasową związaną z tym jubileuszem. Natomiast wystawa stała, jak i wystawa czasowa, która była planowana od dłuższego czasu, będą, myślę, w roku jubileuszu, ale nieco później po zakończeniu 50. festiwalu. No to jeszcze ostatnia kwestia. Czy te zmiany organizacyjne nie będą tworzyły dodatkowych problemów? Dostaliście unijne dofinansowanie na przebudowę amfiteatru. Czy to nie będzie tak, że ten, kto te pieniądze dał, będzie miał teraz pretensje, że tam dokonano zmian w porównaniu z projektem oryginalnym? Nie. Akurat jeśli chodzi o Muzeum Polskiej Piosenki, to nie było dofinansowane. To jest jak gdyby w całości zadanie miasta, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości i na pewno nie będzie żadnych komplikacji. Skoro jesteśmy przy festiwalu, trzeci dzień organizuje miasto i tym razem pomoże wam samorząd województwa. Jest taki projekt wspólny, to się nazywa Opolskie Kwitnące Muzycznie. W sumie 3 miliony złotych i jesteście partnerem samorządu województwa. Tak, to jest 3 miliony złotych oczywiście na całe województwo. Myśmy już byli beneficjentami tego programu w tym roku i częściowo zostało to sfinansowane przez Urząd Marszałkowski, czyli trzeci dzień festiwalu w wysokości około 300 tysięcy złotych. W przyszłym roku jest też szansa na te pieniądze? Będziemy się oczywiście starać. Mamy nadzieję, że największa i najbardziej prestiżowa impreza w Opolu i w województwie opolskim będzie brana pod uwagę przez Urząd Marszałkowski. Panie prezydencie, ten projekt Opolskie Kwitnące Muzycznie, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy imprez muzycznych. A jest szansa na współpracę, jeśli chodzi także o inne imprezy? Bo brak takiej współpracy sprawił w ostatnich latach, że parę imprez zniknęło z kalendarza jakby imprez kulturalnych w Opolu. Weźmy Festiwal Teatrów Ulicznych, który miał problemy z dofinansowaniem. Trochę wy dofinansowaliście, trochę samorząd województwa, ale nie udało się tego spiąć. Czy tu jest w ogóle jakaś możliwość, nie wiem, zrobienia listy takich zadań, które na pewno dostaną pieniądze? Tak, oczywiście. Często się spotykam z panią marszałek Kamińską, też odpowiedzialną za kulturę w województwie opolskim i zastanawiamy się nad tym, aby kilka imprez potraktować priorytetowo i wspólnie dofinansować.
wykorzystywać. Ja uważam, że konfrontacje teatralne, czy też konfrontacje teatrów lalek nie muszą się odbywać co roku, tylko co drugi rok i wtedy mamy imprezę dużą co roku. Natomiast każdy budżet to troszeczkę mniej kosztuje. I wtedy wspólne dofinansowanie. I wtedy wspólne dofinansowanie i robić jako wspólną imprezę. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że w przyszłym roku tak też powinno być. A panie prezydencie, tu przepisy nie przeszkadzają, no bo wszyscy właściwie muszą startować w konkursach i te pieniądze są dzielone w drodze konkursów, a tu mielibyśmy jakąś listę zadań poza konkursami. No i oczywiście, jeśli chodzi o imprezy kulturalne, już pomijając jak gdyby ten projekt kwitnące muzycznie, mówię o imprezach, które są finansowane z budżetów i województwa polskiego i budżetu miasta. Ja mówię o tych imprezach, wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Ale na pewno, jeżeli wspólny projekt byłby napisany ciekawy, to miałby szansę w konkursie. To panie prezydencie, ostatnia kwestia, zadanie inwestycyjne, 10 milionów na przebudowę Teatru Lalki. Tak, otrzymaliście. Tak, otrzymaliśmy 10 milionów 268 tysięcy dokładnie. Z groszem, to już teraz pomijając te grosze, jesteśmy bardzo zadowoleni. Naprawdę oprócz tego, że będziemy mieli wspaniały teatr, to ten kątek, zakątek miasta, czyli ulica Kośnego, może stać się przedłużeniem no, tej pięknej części miasta, począwszy od rynku, poprzez ulicę Osmańczyka, koło Solarisa. Już w tej chwili naprawdę bardzo ciekawie się dzieje i myślę, że przedłużeniem tego pięknego zakątku powinna być początek ulicy Kośnego. To taki opolski salon, o którym mówił wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Ociepa. To jest dobry pomysł, pana zdaniem? Tak, oczywiście, że wszystko idące w tym kierunku, żeby troszeczkę ten ruch ograniczyć i skierować ruch pieszy, czyli mieszkańców, którzy mogą wypoczywać, odwiedzać przyjemne zakątki miasta, jest bardzo dobrym pomysłem. Tym bardziej, że mamy jeszcze w planie, jeżeli się uda, jeżeli będą pieniądze, to w przyszłym roku podjąć rękawicę związaną z mostem przy Zamku Górnym. Także naprawdę byłoby to dopełnienie tego wszystkiego i piękniejącego miasta. Modernizacja Filharmonii Opolskiej się kończy. Już możemy oglądać efekty, to samorząd województwa. Wy się zabieracie za Teatr Lalki i aktora. Zostaje coś jeszcze? Tak, jeszcze by została jedna jednostka, to jest Galeria Sztuki Współczesnej. Mamy już w zasadzie koncepcję, jakby to mogło wyglądać, jak rozbudowa by wyglądała. Natomiast no, do tego są potrzebne pieniądze. Projekt około 800 tysięcy złotych musielibyśmy wyłożyć z naszego budżetu i ewentualnie starać się w przyszłym roku o środki zewnętrzne. A jak duże pieniądze w grę wchodzą? No ja myślę, że też około 20 milionów złotych. I to będzie nowy obiekt, czy przebudowa tego? To będzie totalna przebudowa i rozbudowa, czyli przedłużenie Galerii Sztuki Współczesnej na istniejący parking. Przed galerią, między Artpunktem a Galerią Sztuki Współczesnej. I tutaj jakieś decyzje w przyszłym roku? W przyszłym roku, tak jest. Gościem Radia Opole był dziś wiceprezydent Opola Krzysztof Kawałko. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.